Cześć, hejka, siemaneczko, witaj serdecznie. Na różne sposoby mogę się z Tobą przywitać. Jak pewnie wiesz, w języku angielskim może działać to podobnie. Dziś postaram się pokazać kilka takich przywitań, które są moim zdaniem nietypowymi przywitaniami. Ostatnio one zwróciły moją uwagę. Jest to coś, czego pewnie nie będziesz słyszeć codziennie w angielskim, ale w różnych miejscach i z różnymi grupami osób możesz tego typu przywitania usłyszeć. Czy one Cię zaskoczą? Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale oczywiście nie. Jeżeli znasz jakieś inne ciekawe przywitania, koniecznie dorzuć je w sekcji komentarzy. Zacznijmy od pierwszego, takiego przywitania. You right? You good? Ale czy ja nie pomyliłem przypadkiem kategorii? Nie, to jest jak najbardziej przywitanie. Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii możesz być zdziwiony, gdy ludzie będą się Ciebie pytać You right? You good? Czy you okay? Takie jakby pytanie o to, czy masz się dobrze, czy czujesz się dobrze, tak naprawdę jest przywitaniem, zwykłym, zwyczajnym przywitaniem. Nawet Amerykanie miewają z tym problemy. Mój znajomy opowiadał, że w Anglii cały czas pytali się o niego, czy wszystko u niego w porządku. A to było po prostu przywitanie. Kolejną możliwością na przywitanie się, takie nieoficjalne, jest słowo howdy. I tu mam wrażenie, że ono pochodzi po prostu od skrócenia słów how do you do. Howdy. Częściej spotykane w Stanach Zjednoczonych, ale słyszałem też, że można spotkać takie przywitanie w Australii. Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy kiedyś ktoś przywitał Was w taki sposób. Choć mam wrażenie, że w Stanach ono takie jest trochę przywitaniem z brodą. Może brzmieć lekko archaicznie, ale warto je znać. Howdy! No to teraz już z całą pewnością Australia, chociaż może też niektóre części Wielkiej Brytanii. Oj, tak zabrzmi to przywitanie. Oj, jakby kogoś coś ukuło. Oj, mate. Teraz znów przenieśmy się na wyspy, a konkretnie do Irlandii, bo z tego co wiem, to dość powszechne jest przywitanie tego typu. I widzisz, oni tam bardzo się o nas troszczą. Czy na pewno wszystko z nami dobrze? Czy dobrze się czujemy? Alright there. Ja bym na to odpowiedział raczej, wiesz, I'm fine, zamiast po prostu się przywitać. Ale teraz już wiem i Ty też wiesz, że to może być zwykłe, zwyczajne przywitanie, podobne trochę do tej serii przywitań. Tak, dobrze słyszysz, do tej serii przywitań. Ja już nieraz wspominałem o tym, że takie zwroty w stylu What's up? How are you? Czy też what up? Najróżniejsze slangowe zmiany. To będą bardzo często nie pytania, co u nas słychać, tylko raczej przywitania. Takie how are you? What up? What's up? How you doing? Tego typu zwroty, one po prostu mają na celu się z kimś przywitać i niekoniecznie muszą być zaproszeniem nas do rozmowy. Na pytanie how are you? Być może Twój rozmówca niekoniecznie oczekuje zrelacjonowania mu Twojego życia z ostatnich tygodni, tylko po prostu się z Tobą wita, więc warto mieć to na uwadze. Ten materiał, jak widzisz, pokazuje, że nie zawsze przywitanie to musi być coś oczywistego w stylu hi, hello, good morning. Często może to być taki zwrot, którego być może na co dzień nie słyszymy, a w różnych częściach świata on jest w jakiś sposób wykorzystywany. A czy Ty znasz jakieś ciekawe metody na przywitanie się w języku angielskim? Jeżeli tak, to koniecznie daj znać w sekcji komentarzy. Jeżeli Ci się podobało, to ja tylko przypominam, możesz po sobie coś zostawić, będzie mi z tego powodu bardzo miło. No i teraz chyba czas na pożegnania. A to w następnym materiale. Cześć!